Dobry wieczór Państwu. Dziś na dobranoc coś specjalnie dla rodziców, ale inni też mogą popatrzeć. A więc dawno, dawno temu żyła sobie pewna piękna, młoda, przystojna kasztelanka, która była jednak bardzo niezadowolona ze swego losu. I cóż mi z tego, że pochodzę ze znakomitego rodu, skoro moi przodkowie wszystko roztrwonili na wyprawy krzyżowe, skąd przywieźli tylko trochę pieprzu i korzeni. Wolej by mi było urodzić się w zwykłej mieszczańskiej rodzinie, niż być kasztelanką, która nie ma co na siebie włożyć. W czymże pojadę na doroczny bal dworski w starych, niemodnych szatach? Zaiste, diabłu bym duszę zaprzedała, byleby tylko sprawił mi jaki godziwy przyodziewek. Wiem, że jesteś dziwny przybyszu. Zobacz, co mam na głowie. Różki, różki. Na Boga. Czyżbyś był diabłem? Do usług? Do usług? Wzywałaś mnie? Przecież piękna kasztelanko. Oto cyrograf. Zechciej łaskawie go tylko podpisać, a będziesz mogła pojechać na bal w nowiutkiej, wytwornej szacie. Nie kuś, diable! A czy ta szata będzie wyszywana perełkami? Bo to teraz najmodniejsze. Perełkami? Dobra, dobra, perełkami, tylko daj mi swój serdeczny paluszek, żebym mógł go nakuć tą oto igłą złotą i wytoczyć kropelkę krwi, którą podpiszesz cyrograf. Chwileczkę, diabełku. A czy dostanę również srebrne trzewiczki? Dostaniesz, tylko podpisz panna. I koniecznie panna. Coś na głowę. A co? Złotą przepaskę, oczywiście. Nie wiesz, że teraz nosi się złote przepaski? Koniecznie z rubinami, bo mi z czerwonym do twarzy. Z rubinami? Tak. No zgoda, niech będzie. Tylko zechciej łaskawie. A, w czymże się okryje jadąc na bal? Ziąb srogi na dworze. Przydałaby się jakaś szuba. Lisia! O, w lisach na bala. Idźże do diabła. Kto to słyszał? Tylko w sobolach. W sobolach? W sobolach? Dobrze, zgoda, tylko podpisz wreszcie ten cyrograf. A czymże pojadę na bal, mój diable? Muszę mieć koniecznie karetę. Karetę? Karetę zaprzężoną w 6 karych koni. Teraz jeździ się tylko poszustnymi pojazdami. Zgoda i na karetę. Tylko zechciej łaskawie dać mi swój paluszek, żebym go... A, najpierw przystrój mi ten palec, mój diabełku. A raczej wszystkie palce, bo teraz taka moda, że na każdym nosi się pierścienie. I dorzuć choć ze 2 diamentowe bransolety. Sobole? Karety? Bransoletki? Wiesz, gdyby nie to, że od dawna nie zdobyłem żadnej nowej duszyczki do piekła i szef robi mi wymówki, to... To podpisz. Stop! Co robisz, bałwanie? Na szczęście... Zjawiam się w odpowiednim momencie. Ależ szefie, Lucyferze, szanowny, właśnie mieliśmy podpisać umowę. To pomyśl, sam był taka niewinna, taka czysta duszyczka. Dziękuję ci za takie interesy. Piekło chcesz zrujnować? Ale... Z torbami nas puścić? Jazda stąd.
Po raz ostatni wypuściłem cię za granicę piekła, ty ośle. Jak z tego wynika wymaganiom młodych panienek, które chcą się nosić modnie, nawet sam diabeł nie sprosta. A pomyśleć, że tata musi. Dobranoc państwu.